Witam, mówię, doczekaliśmy się, doczekaliśmy nowych zmian na Olimpiadzie. W sumie to nie wiem, co byście na tym miasteczku zrobić, ale ja bym się spodziewał, że chyba by to co najgorsze, że krzaki usunęli i ten przeszedł na te główny przejazd na tym mieście. To fakt, że to uniemożliwiał jaką konwencję w ataku między dwoma drużynami, chociaż jakiś mieli szybko, bo tak ustali się w krzakach i zanim z tej parę czołgów, to od razu dostaje ciężko i mocno do garażu, na być wyssany totalnie, no. To się dziwić. Obejrzę i zobaczę, co oni. Ale co to powiem tak. Że jeśli tak. Jedyne, co powiem ci sens, to na nim się na to co mówić, bo tak. Tutaj może gruzik, tutaj coś tam z tego budynku zabierze, inaczej przekształci. Tutaj tylko tutaj są tylko ten mniejszy budynek i to przykryli te dwa budynki. I to powiem, że tak za bardzo ja to myślałem, że nie wiem, że moje te krzaki tutaj usunę, albo na przykład tutaj, albo na przykład tutaj wystawię jakieś pasmo krzaków. A tutaj tak jakoś, nie wiem, a tu kolejne zmiany, które niby mają być, prawdopodobnie. I oto ten czołg. Niemiecki czołg 5-7. BZ-Kampfwagen 4 Ankou. A, Ankou. To bardzo ciekawe. Ten czołg. 5 poziom niemiecki premium. No, wytrzymałeś 630, no to... Tak, na piątkę to powiem ci dość rewelacja. Mi się zdaje, że po tydzień miał chyba samotną pętlę, miał to spędzenie, bo tak to wytrzymałeś dowalić, to ja nie wiem. Łącznikę 440, ja bym w tym, to ja bym chyba dał 520, bo 440. No zobaczę, wagi 25 ton, to mi to, ale maksymalnie, moc na to jest 17,6. To znaczy, że czołg to już nie będzie tak szybko ruszał się, jak te ruskie medy. Opa, tak. Ale co się dzieje, bo tak, moc silnika 440 i ma moc tonę 17, to niby coś poprawią? Tak na mnie to, jak jedzie o 40 na godzinę, to ja wiem, czy on będzie przy takim rozpędzeniu na tonu, który jest w stanie dojść do tych 40, chyba z górki. Ale minus 18, to powiem ci, że to, nie wiem, czy to będzie potężna piątka na cofanie w ogóle, bo 18 to rzadko się spotyka. Obud wie, że to 33. Ten obud to 45. Na 33 to takie optymalne. Zasięg widzenia 350.
Jak nie nawet to powiem. Teraz. To pan Szkaruba. 180, 30 na 20. No to. Ja sobie to tak bardzo. Mogę bardziej przyjmować. Pytanie, co to jest tutaj z tym? Bo jeśli tutaj będzie osiągało, nie wiem, 115 mm pancerza tutaj będzie osiągało, żeby miałem bliski zaś bliskim kontakcie 50 metrów na przykład, albo 100, to okej. Niższe tiery, piątce, to mi jakieś trudno, ale jeśli to jest tylko taki przykład, że ona 80 metrów, a naprawdę tutaj jest z tymi kątami, to będzie tylko 100 mm, a ponad 90, to będą go pluć, mi się zdaje. Ja nie wiem, co to byłby on warty. 30 na 20 to 20 to okej. Bo kto by zważył, to który gra 30. Na pewno 30 mm. Nie wiem, czy te ekrany dodawały 10-20 mm dodatkowe, ale jeśli tak, to 30 mm to jak dla mnie to rozsądne. I naprawdę będzie mógł nawet coś przyjmować ładnie. Pancerz wiesz 50. Jak moje zdanie, jak jest zawsze, że jak katup niby jest lepszy, ma więcej pancerza niż wieże, to wiadomo, że raczej przyjemnego gra nie będzie. Tak dla mnie. Pomimo wszystko to tak, katup, jakby tak się uprzej, jakby tak sobie myśleć dobrze, to katup zawsze można ładnie ukryć, ale wieże już tak za bardzo nie. Tutaj 30 i 30 to, nie wiem, tutaj ja bym dał na boku 40 mm niż 30, ale może to się zmieni, bo tu jest na 100 m. Uszkodzenie 110, metra 110, 158. Nie mam pytań. Rewelacja. Jak dla mnie to rewelacja 158 na 500, to tylko szukać takich, żeby było to przyjemnością, szybko, szczelność. Nie. A naprawdę, średnio szkolenia minuta 1700. Średnio szkolenia minuta na H. No. Ale trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle takie wcześniej chyba dance na hajkach. I te omawiali po 185 z 538. Co to ja powiem tak. Kaliber 75 mm. To znaczy zapewne. Bo moje zdaje, że tak. Ten kaliber. Kaliber do 100 mm, każdy rodzaj kaliber do wersji do 100 mm, na 120 mm, to każdy dział praktycznie to jest na burzakach beznadziejne. Ja czy wiesz, jakby mówił o odżywkowych czołgach, to tylko niszczyciele są już od siódemki, od ósemki dopiero są dobre na burzakach. I znaczy, że praktycznie to ciężkie, mało by robiły w ogóle. I do mu w ogóle na hajkach 2,7, jak dla mnie jest pojęte, że czy za każdym razem będziemy bywali po 185, a nie na przykład, że za każdym razem nie bywaliśmy meta albo ciężkiego i tu ci tylko 0 wychodziło w górskę, albo na przykład za 5 mapę. Bo dla mnie to jest prześmieszne. No tak, co sprawdowuje? 3,8. Tak, rewelacja! 3,8?
Na 1738 dywali po 110 i że 3630. Pierwszy rozrzut 037. Rewelacja. Rewelacja. Jak człowiek za tym pancerzu tak zbyt nie będzie miał dobrego, to całe to działo będzie miał chyba rewelacyjne, przyjemne do grania. A scelowania trochę mi się to martwili, bo 2,2, ale rozrzut z dopałkami, z dyrektywami, jeszcze racjami, metrysyndromi, to a tak na miał oko to by było chyba 3, 4, 3, 5 by udało się to osiągnąć. Ok, co później działa ujmujmy się minus 10 plus 20. Minus 10 to... Ja nie wiem, ale w tym kącie to ja nie widzę od shot 10 stopni minus. Widzę 9, 8 minus. Nie wiem, jak to osiągnę, ale może taka innowacyjna zrobiłby ten system, który będzie tylko od tyłu albo boku, będzie tylko tak dobre opuszczenie, a tak od przodu będzie takie słabe. O. Super. Ja w życiu nie widziałem, żeby takie do tego szoku sobie. Co to ta płyta? Mnie tu trochę mnie tu ciekawi, bo tak bo to jest najłatwiejsza sobie prosta płyta, która prawdopodobnie będzie miała tylko ile to miało? 80 mm tylko. Jeśli ta płyta to jest 80, z takim jest redkim kątowami tak i tam wydawała 100, 110 mm, to byłoby już rewelacja, ale jeśli to było tylko 90, albo tylko tyle ile napisali, że tylko 80, to mają do ładnie go pluć, naprawdę. Tak samo. Tutaj jak 30 mm, to mi teraz jak tak sobie patrzę, to niby ta blacha będzie dawała chyba więcej, będzie 50. A jak tutaj, to 50 w sumie jest takie proste z tą wieżą. I mi się zdaje, że ta wieża nie będzie to być taka ciekawa. Ale matko. Jeszcze chyba jakaś walizka to jeszcze co? Fajnie, jak na mnie, jako pewka to fajnie mi się to wygląda. O. To jest ta cała ta personalizacja. 105 amunicji. Jak dla mnie to jest rewelacja. Rewelacja. Znaczy tych niskich ja zawsze to dowali tego, ale... O. Że coś takiego zrobili, taki efekt, to myślę, że to był tak nie trochę większy taki charakter, ale... Ale no i to plakę. Masakra. Ludzie by z tego najprawdopodobniej się śmiali niż grali. Zresztą też szczególne parametry, ale na moją oko to jak pancerz wieży była dość tak do pytania w ogóle moim zdaniem. Tak samo jak moc silnika, to jak działo powiedzmy, to kozak, totalny kozak. Nie wiem, to zawsze mi to coś w tych działach, to coś, że... Szkoda na przykład, że nie mógł wyjąć takiego magazynka
Nie mówię o to, że nie dało ile ma pestę, ale się z 2-3 bestii, które padowało w ciągu 10-15 sekund. Panie, żeby to sprawdzili. O, tutaj jeszcze z tą PZ-tą z drzewka porównywają niby takie same parametry. Ale wytrzymałość mają lepszą. O, ma lepszą wytrzymałość. Jak? Ma 46, 40, 80, 30, 20. Nie wiem, o co tu chodzi. Niby takie same. No, zawsze to musiało być czymś dobra. Zasięg radiowy. Tak dla mnie. Trochę słabo jest na piątym razie tego wideo, ma lepszy od tej. W tym padzie, gdy on ma jeszcze tą chałubicę, jak dobrze pamiętam. To z tą chałubicą to rozsunie coraz lepiej niż z takim małym, takim plikowatym działem. Chałubica ma je za 300 nawet. No cóż, to tyle wersji aktualizacji 1.12.1. To niby ma być. Zobaczę, czy w ogóle to będzie. Bo jest jakaś to nagroda, to może być, co? Chociaż nie wiem. Ale w sumie to tak. Jeśli się leci do walii, a to tą piątkę czy czwórkę, już nie pamiętam. No to trzeba tutaj tego nie ułożyć. Wielkiej już nic nie będzie, no to. Ja w tym akcencie kończę. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby było takie dalej inne rzeczy, żeby robić.